Nie, ty pierwszy powiedziałeś. A czemu papierosy polisz? To czy nie? To, co Państwo przed chwilą usłyszeli, to fragment nagrania z telefonu alarmowego 112. Połączenie wykonała jedna z nastolatek, która była wykorzystana seksualnie w tej opuszczonej piwnicy w Antoninie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Wybrałyśmy się z koleżanką pobiegać. Już nie pierwszy raz to było, jak biegałyśmy tam w parę dni. Tu w okolicy ludzie znają to miejsce, bo tam się spotykaliśmy nieraz sobie usiąść, pogadać ze znajomymi. Takie miejsce spotkań młodzieżowych, o. Jak wyglądał sam przebieg tego ataku? Wybrałyśmy się biegać i ogólnie to tam nie wchodziłyśmy za bardzo nigdy w trakcie tego biegania. I coś nas podkusiło, żeby tam wejść i zapalić papierosa. I palimy tego papierosa, żeby nas nikt nie widział. No i nagle wchodzi ten pan. No, cały rozebrany, z majtkami na głowie. Zagroził im wyjście i wykorzystał seksualnie. Podczas całego tego zdarzenia jednej z dziewczynek niepostrzeżenie udało się wykręcić numer alarmowy na swoim telefonie, dzięki czemu dźwięk tego zdarzenia został zarejestrowany. Numer alarmowy 112. Rozmowa jest zarejestrowana. Takiego od nas, żeby mu tam zrobiły to, co on chciał. No i nie chciał nas wypuścić, póki mu tego nie zrobiliśmy. No i jedna, druga nie chciała, no i nas tam szybko wymieniał, że a ty, teraz ty, no i przyszedł moment, że no, uciekł, no jakby wyszedł stamtąd, nie? Policjanci, którzy od razu zajęli się tą sprawą, po przesłuchaniu pokrzywdzonych dziewczynek, zabezpieczyli ślady biologiczne. One pozwoliły wyodrębnić kod genetyczny sprawcy. Ten kod został zarejestrowany w naszej centralnej bazie danych. Jakiś czas później okazało się, że identyczny kod DNA został zabezpieczony przez brytyjskich policjantów w angielskim Southampton. To tam 4 lata wcześniej, w 2005 roku, ten sam mężczyzna, ten sam sprawca usiłował zgwałcić 44-letnią kobietę. Czy jest pan w stanie określić, skąd ta osoba może pochodzić? Gdzie w taki sposób się mówi? W tym krótkim nagraniu udało się wyodrębnić 6 cech gwarowych. W takiej kombinacji te 6 cech występuje na konkretnym terenie i to jest mniej więcej teren wyznaczony poprzez miejscowości Skulsk, Płock, Łowicz, Rawa i ponownie Skulsk. Jakby w obrębie tych miejscowości mniej więcej te 6 cech gwarowych występuje. To jest tak bardziej pogranicze dialektalne właśnie Kujaw, Wielkopolski Wschodniej, Mazowsza Zachodniego, powiedzmy, to jest ten teren, czyli powiedzmy Polska Środkowa mniej więcej i Wielkopolska Wschodnia i Kujawy Południowe. O. Mając 13 lat, no tak to mnie spotkało, to była dla mnie bardzo ciężka trauma. Ja bałam się wyjść z domu, też chodziłam do psychologa, bo nie mogłam sobie poradzić, w nocy spać nie mogłam. No ciężkie to było, nie? W tej sprawie policjanci sprawdzili ponad 100 osób, niestety bez żadnego efektu. Może tym razem będzie inaczej i uda się zidentyfikować tego mężczyznę. Przypomnę tylko, że każdemu zapewniamy pełną anonimowość.